Nagrywam w ciszy i spokoju. Informacja będzie pod filmem, w opisie filmu. Mogę teraz powiedzieć, że jest to suczka, która szuka nowego domu, dobrego, ciepłego, opiekuńczego. Suczka nie jest szczeniakiem, jak widać. Była mamusią, ale już nie będzie mamusią. Jest po sterylizacji. Jest wysterylizowana. Nie będzie już miała cieczek. Suczka w pełni sił, zdrowa, silna. Ząbki jak najlepiej w porządku. Bez kamienia, po zabiegu czyszczenia zębów. Robi się to pod narkozą, ultradźwiękami. Taka przyjemność kosztuje, zależy gdzie. Średnio 180 zł. 180, 200, 250. Zależy u jakiego lekarza. W jakiej klinice weterynaryjnej i w jakim mieście. Ceny są różne. Suczka ma uporządkowane ząbki, wyczyszczone, wszystkie zdrowe. Wszystkie, które ma, bo nie ma wszystkich ząbków. U Yorków problem z ząbkami jest to jeden z pierwszych problemów na liście problemów. Yorki gubią ząbki nawet w wieku 4 lat już gubią ząbki. Siekacze. Na początku gubią siekacze. Te z przodu, takie malutkie igiełki. Suczka oprócz tego, że była u dentysty swojego, psiego dentysty, u doktora weterynarii, to miała też badaną krew, jest całkowicie zdrowa, miała zabieg sterylizacji, jest dobrze wykarmiona, odżywiona, wszystkie zabiegi profilaktyczne były zawsze według kalendarza, regularnie. Chcę pokazać, że ma piękną urodę głowy, piękny pysk, ładnie zbudowana, szeroka klatka głęboka, pięknie biega, skacze, bardzo wysoko potrafi skoczyć. Jest to suczka wyjątkowo sprawna. Energiczna, z temperamentem, sprawna i nawiązująca taki kontakt z człowiekiem, że jeżeli ktoś chce ją wziąć na ręce, ustawia się tyłem, blisko nóg i bierze się pod brzuszek, na kolanka, na rączki. Suczka sama przyjdzie do nóg. Stanie w odpowiedniej pozycji i bierz mnie na górę. Na górę do siebie na ręce. Tak. Niu, niu. Słońce ją trochę oślepia, ale przynajmniej jest światło. Przynajmniej można zobaczyć, co to jest za buźka. Suczka wykąpana, wystrzyżona, wygolona. Pedikir, manikir, wszystko ma. Jeżeli komuś się spodoba, jeżeli ktoś by chciał ją przygarnąć, zaopiekować się, jeżeli ktoś ma instynkt opiekuńczy, dobre serce, ma miejsce u siebie w domu, zapraszam do telefonu. Uzgodnimy spotkanie i zawsze u mnie są drzwi otwarte. Dla wszystkich moich Yorków, jeżeli komuś zmieni się sytuacja w życiu, jeżeli ktoś na przykład ze względów zdrowotnych, rodzinnych, lokalowych, finansowych, obojętnie jakich powodów, nie będzie mógł się nią dalej opiekować, suczka może zawsze do mnie wrócić. Zawsze będę na nią czekać. Nie ma tego, że idzie do ludzi i już nie ma powrotu. Nie, u mnie zawsze jest powrót. I dla szczeniąt, i dla dorosłych, i dla seniorów. Obojętnie. I proszę mi nie pisać w komentarzach, że nie mam serca, że tylko kasa, 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 bo nie.
U mnie nie jest kasa, 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 bo gdyby była kasa, 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 to ja bym nie karmiła Yorków surową wołowiną, gotowaną wołowiną. Moje Yorki nie jadłyby codziennie wołowiny, która jest bardzo droga. To, co dostanę od nabywcy za szczeniaka, jakieś pieniądze, od razu te pieniądze przeznaczam na jedzenie dla Yorków, na drogą wołowinę, na warzywa, na środki profilaktyczne, tabletki odrobaczające, na szczepienia, na kosmetyki, na ciepłą wodę, na ręczniki, na pranie i tak dalej. Przecież nie mamy na tym świecie nic za darmo. Na razie za darmo jest powietrze, którym oddychamy. Powietrze jeszcze mamy za darmo, a poza tym wszystko się płaci. Chcesz się umyć? Trzeba zapłacić za ciepłą wodę. Chcesz pieska wykąpać? Trzeba zapłacić za ciepłą wodę, za szampon, za czysty ręcznik wyprany. Tak. A praca? Praca człowieka to też jest wartość, prawda? Praca. Każda godzina to jest roboczo godzina. Pracujesz obojętnie gdzie, obojętnie z czym, obojętnie z kim. Ale jeżeli wykonujesz pracę, to jest to roboczo godzina. I co? I jaka praca jest za darmo? W hospicjum wolontariat jest za darmo. Zamykam filmik. Będą jeszcze piękne zdjęcia, ale widać, że suczka jest piękna. Ma przepiękną buźkę, króciutki nosek, duże oczy, okrągłe, duże oczy. Czarną truflę nosa, bardzo króciutką. Piękne włosy, złote, idealnie złote na głowie włosy i dużo tych włosków ma. Ja nie jestem groomerem, więc ja profesjonalnie jej nie ostrzygłam. Ostrzygłam tak, jak potrafię. Ale jak ktoś z nią pójdzie, jeżeli jej odrosną włosy i ktoś z nią pójdzie do groomera, to może uczesać w dowolny styl. Jest na pewno wybór fryzur dla Yorków i wtedy będzie profesjonalnie ostrzyżona i włoski będą się układały pięknie. Czy włoski do zaplatania w warkoczyki czy kucyki, czy zrobiona chryzantemka na główce, czy inny styl, na przykład po japońsku, po chińsku, to jest tak, że są bardzo długie włosy na uszach i te długie włosy na uszach spadają jak u papillon, co jest taka rasa, szpic kontynentalny, papillon i a włosy spływają z uszu. Yorka też można ostrzyć na ten styl azjatycki, gdzie zapuszcza się włosy na uszach i uszy tak opadają, ale opadają z fontanną włosów. Te włosy jak woda spływają z uszu. Też to jest stylizacja. Każda fryzura jest piękna. A wiadomo, włosy rosną, zawsze można obciąć, zapuścić tak w kółko. Włosy rosną i można za każdym razem zrobić inną fryzurkę, inne strzyżenie. Obraziłaś. Nie chce ze mną tutaj już rozmawiać. Ona słyszy, że ja coś mówię, ale nie rozumie, prawda? Niunik. Kiku. Nie chce mówić. 10 minut, 10,5. Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną, jeżeli macie ochotę zająć się tą suczką. A nie tylko mam tą, bo mam jeszcze drugą. I mam szczeniaki przepiękne. Tak. Zapraszam do kontaktu do mojej hodowli. Dziękuję. No, pokaż buziaczka na koniec.